Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobrze mnie słychać. Tu jest moja głowa na wysokości mniej więcej 1,90 m i na takiej samej wysokości jest samochód. To znaczy, że pierwszy raz od bardzo długiego czasu można go podnieść za progi. Tego nie było. Nie było, nie Kiedyś było. Kiedyś tego nie. absolutnie A nie było. A skąd? To jest dopiero teraz. Więc jest to dla nas niezwykle istotne, bo zajmiemy się bolączką no, bardzo dużej ilości tych samochodów, a na pewno tych samochodów, które mają trochę większe silniki, mianowicie chodzi o wzmocnienia tylnego wózka, tam tych miejsc, gdzie ten wózek jest mocowany. Wspomnę tutaj taki komplet blach, takich bardzo grubych blach, które będą to wszystko wzmacniały, a przy okazji będziecie mogli śledzić tak naprawdę pełną odbudowę tyłu samochodu, bo zajmiemy się też zawieszeniem. Jedyna chyba rzecz, której nie będziemy za bardzo dotykać, to hamulce, bo są stały tu już zrobione, ale łożyska, tuleje, pewnie też przewody. W jednym z poprzednich odcinków chyba mogliście zobaczyć, jak czyściłem zbiornik paliwa, więc zajmiemy się też systemem paliwowym, układem paliwowym, także będzie się dużo działo, a zaczynamy sobie od właśnie tych wzmocnień. Rozmontowujemy sobie. Teraz właściwie luzujemy śruby, bo one czasami są bardzo, bardzo uparte. Tutaj te od wahaczy i potem od wózka, żeby to wszystko sprawnie opuścić. Tam dwie poszły, z nie małym wysiłkiem naprawdę się musiałem poszarpać. Jedna niestety się urwała, ale wiadomo, takie rzeczy też się zdarzają i na nie trzeba być przygotowanemu. Oczywiście do tego, żeby to rozmontować, to trzeba koniecznie zdjąć tarczę, rozebrać hamulec parkingowy. Hamulec ręczny, bo jest tutaj linka i ona uniemożliwiłaby nam zdjęcie wózka, a wózek zupełnie w całości będziemy sobie zdejmować, żeby go rozebrać i żeby wszystko dobrze zrobić. Bo tak naprawdę, jak ktoś wam mówi, że da się to zrobić bez opuszczania wózka i tak dalej, no to no nie wiem, ja nie mam pojęcia, jak to miałoby wyglądać, żeby to było zrobione dobrze i solidnie, a nie byle jak na chybcika. Dobra, muzyczkę przyciszyliśmy, żeby nikt się nie czepiał, że kradnę prawa autorskie. Okej, i teraz tak. Mamy już... dobra, widać mnie, troszkę widać mnie. Mamy już poluzowane śruby, bo tak naprawdę jak już zdejmiemy sobie wał, zbiornik paliwa, wydech, rozepniemy hamulce, podłączamy przewody hamulcowe, no to już można ściągać, wystarczy jeszcze tylko odkręcić amortyzatory i wahacze i po prostu już wtedy wózek. Także jak widzicie za mną, mamy tam taką solidną szafkę narzędziową, zawsze na nią sobie opuszczamy wózek, po prostu żeby się nie turlać po ziemi z odkręcaniem. I potem przerzucimy go sobie na taki niski wózek, na którym już będzie można prowadzić częsty serwisu, bo wózek trzeba będzie w drobnym makro zebrać, bo wiadomo, piaskowanie i malowanie proszkowe się szykuje. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear. Mamy tutaj już gotowe, rozebrane tylne zawieszenie. No w dużej mierze jeszcze, tylko trzeba będzie tutaj jeszcze zająć się rozbrojeniem wahaczy i hamulców. Aczkolwiek wózek jest uwolniony, jest dosyć skorodowany, ale czy się nada do tego, to pewnie dopiero po piaskowaniu uznamy. Podobnie jest z tymi wahaczami. Także jeszcze pozostaje zająć się tutaj tulejkami, żeby to wszystko miało ręce i nogi, było zrobione tak jak trzeba. Wzmocnienie mamy wspawane. Ja tutaj zawsze wybieram takie zestawy,
które oprócz tych wzmocnień od spodu mają jeszcze wzmocnienia boczne, bo uważam, że tak jest to lepiej, jeżeli jest to spięte w kilku punktach. No i teraz najbardziej ekscytująca rzecz na świecie, czyli trzeba to wszystko poszlifować dobrze. Ogólnie tutaj wszystkie miejsca, że tak powiem, potencjalnego niebezpieczeństwa, korozji i tak dalej będę szlifował. Będziemy tutaj kłaść też mastyki, także trzeba to wszystko wykończyć przed finalną konserwacją. Words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Właściwie to już tak dobre 2 godziny to wszystko czyszczam. No i powiem szczerze, jeszcze kawał drogi. Także wy dzięki magii montażu nie będziecie musieli tego wszystkiego oglądać w czasie rzeczywistym. Buja! Całe podwozie mam już prawie gotowe do finalnej warstwy zabezpieczenia. Tutaj wszystkie miejsca, które są typowe i gdzie jest chociaż jakieś najmniejsze podejrzenie, że coś jest nie w porządku, są oczyszczone do gołej blachy. Jest na to nowy podkład epoksydowy dany. No i tam, gdzie należy, to też są dane mastyki. Tutaj ważnym miejscem, na które należy zwrócić uwagę, często się o tym zapomina, to chociażby tutaj łączenie przy wahaczach. Klasycznie tutaj środek tego mocowania na wahacz. Tutaj są też spawane zabezpieczenia, więc tam też należy dać mastykę. No i tak to na chwilę obecną wygląda. Zaraz kończę zabezpieczanie wszelkich przewodów i takich rzeczy, żeby dać na to finalną warstwę poliuretanu. Tutaj na warsztat było brane to miejsce w bagażniku. Trzeba było wsławać nowy fragment podłogi, bo ten się do niczego już nie oddawał. Tutaj dodatkowo też jest wymieniona ta blacha pod spodem. Będzie wsławane nowe mocowanie wydechu. I oczywiście całość zostanie jeszcze zeszlifowana. Sprawdzimy, czy tu nie ma jakichś niepokojących miejsc. I wszystko sobie pokryjemy nowymi warstwami lakieru epoksydowego. A potem w kolor czarny tutaj wleci. No i finalnie we wnęce znajdą się maty wygłuszające, tak żeby tutaj nic nam nie dudniło. Mamy już gotową przestrzeń pod wózek, więc teraz wypadałoby zająć się samym wózkiem. Został on wypiaskowany, pomalowany w proszkowej, tak właściwie to trzeba było znaleźć zamiennik, bo w tym oryginalnym były dziury. Zaraz zobaczycie, jaki ładny, żółciutki kolorek wyszedł, a teraz zajmiemy się tym, żeby wyposażyć go w komplet nowych tulei gumowych, że to auto ma być po prostu jako wygodne daily, dojazdy na wycieczki, na niedzielę i tak dalej, no to tutaj będą akurat zwykłe tuleje, a nie poliuretanowe. Także zabieramy się za ten ważny element. Oprócz tego mam jeszcze cały karton rzeczy, które wykorzystaliśmy, co prawda, ale jest tutaj masa oryginalnych śrub. Praktycznie wszystkie śruby, podkładki, nakrętki, takie małe drobiazgi, które były dostępne po prostu, udało się je kupić, będą tutaj założone nowe. Także jest tego cały tak naprawdę tutaj karton. Chyba faktura na same śruby wynosiła grubo ponad 1000. Także będzie to tutaj składać. Ja potem sobie to powolutku porozkładam, żeby dokładnie sprawdzić, gdzie idzie każda śruba względem jakby instrukcji serwisowych, bo przyznam szczerze, że też wiadomo, nie sposób wszystkich śrub pamiętać, tak? Dobra, będziemy się tym zajmować. A teraz składanie. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't. Przygotowaliśmy tutaj wózek, są pozakładane nowe tuleje.
Jest odnowiony jeszcze dodatkowo ten tłumik drgań taki. Mamy założone puszki na wtyczki od ABS-ów czujnika i czujników ABS-u i czujnika zużycia klocka. Także to już jest w dużej mierze gotowe do założenia na autko. Tutaj mamy już zakończony etap zabezpieczania. Tylne nadkola i tylna podłoga, plus tutaj wnęka na koło zapasowe, to wszystko jest zabezpieczone. Finalnie zaraz będziemy to odmaskowywać na szybko. Nie nagrywałem, bo to jest problematyczna sprawa, że potem aparat doczyścić. Jeszcze raz nagrywałem i potem troszkę żałowałem, ale używam do tego takiego środka Cobra Track Bedliner. Wielokrotnie stosowaliśmy, dobrze się sprawdza, także jest to, nie jest żadna reklama, ale po prostu uważam, że to dobra chemia do zabezpieczenia. No i nakładamy to na już przygotowane, zaepoksydowane, zamalowane powłoki. Tak to na chwilę obecną wygląda. Ja szybko to odmaskowuję, żeby się nie zaczęły przyklejać do tych otworów i będziemy kontynuować z następnymi etapami. Proszę bardzo, mamy tutaj już założony wózek. Wózek ma też od razu zamontowane wahacze, jest już płoś jedna, druga, także będziemy za chwilę dalej to składać. Jeszcze przed samym składaniem, na wszelki wypadek, ja tutaj dowoskuję, żeby to wszystko było zabezpieczone też na najbliższe lata. Tutaj wleciały kolejne elementy, właściwie zawieszenie jest praktycznie już poskładane. Mamy wszystkie odmalowane na nowo wahacze, odmalowany pręt stabilizatora, wózek, który po prostu poprzednio nadawał się w ogóle do użycia, bo był dziurawy, tak samo jak jeden z wahaczy. Wszystkie tuleje zostały wymienione, większość śrub jest nowych ZASO. Zostało chyba tylko tutaj jedna i druga i trzecia śruba od dyferencjału i to od amortyzatorów. No i praktycznie wszystko poza amortyzatorami, sprężynami jest nowe w zawieszeniu. Przy okazji wymieniliśmy łożyska, są nowe osłony tarcz kotwicznych. Szkoda tylko, że po prostu ktoś to przede mną robi konserwację, no to nie pomyślę, że fajnie byłoby amortyzatory zabezpieczyć, je tutaj pobrudził. Ja amortyzatory wyjmuję do konserwacji tutaj nad kolana, bo tam pod spodem też trzeba i nie ma szansy, żeby tutaj jakoś skutecznie na przykład do tego miejsca dojść. Także tak to na chwilę obecną wygląda. Następnymi etapami będzie składanie hamulców. Tutaj przy okazji my też, nie wiem czy to wspominałem, ale cały zbiornik paliwa został wyczyszczony na nowo, więc będzie cały nowy układ paliwowy i cały nowy układ hamulcowy praktycznie. Tylko zostaną linki odręcznego i przewody elastyczne, bo one były niedawno wymieniane po prostu przed tym, jak auto tutaj przyjechało.